Witam Was po raz kolejny w firmie Grand Service. Dzisiaj przyjechał do nas Hyundai Tucson 2017 roku z takim niewielkim przebiegiem 6,5 tysiąca. Silnik 1.6 TGDI 177 koni. Robiliśmy już kiedyś takiego, możecie zobaczyć tam nasze poprzednie filmy. Z tym, że tam była instalacja Prince'a, tutaj będziemy taki bezpośredni wtrysk ciekły. Natomiast tutaj będziemy montować SDI-a 2 firmy BRC, no i oczywiście robić chiptuning. Także zapraszam Was do obejrzenia tego krótkiego filmu. Także autko mamy już ustawione na hamowni, wjechaliśmy, pozapinaliśmy sobie go. Zmierzymy, wyciągniemy program, no i spróbujemy poddać modyfikacji, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Idziemy robić. Hamowaliśmy go wstępnie, uzyskaliśmy w granicach tam 180 paru koni, 183-4 konie, także seria jest luksusowa, no zresztą to jest nowy samochód, więc nie można się nic innego było spodziewać. I w granicach 310 Nm równiutki moment, także teraz będziemy robić program i znowu hamować, zobaczymy jakie będą wyniki, zrobiliśmy wszystkie pomiary, jakie tam potrzebujemy, analizę spalin, także jesteśmy przygotowani, myślę, że coś fajnego z tego wyjdzie. Także sterownik mamy podłączony, soft się odczytuje, odczyta się, zrobimy program i pójdziemy z powrotem na hamownię zrobić pomiary. Więc po serii pomiarów, już taki wynik ostateczny to jest w granicach około 205 koni i w granicach 350 paru Nm wykres, też bardzo równy moment obrotowy, bardzo fajny wykres. Także teraz przystąpimy do montażu, przejedziemy na stanowisko, gdzie będzie montowany gaz, instalacja SDI 2 firmy BRC. No i tam jak już chłopaki zamontują, to coś tam pokażę Wam, gdzie jest zamontowany wlew, przycisk, takie podstawowe informacje, także zapraszam. Jesteśmy już po montażu instalacji gazowej, jest to system BRC SDI 2. No tutaj za wiele nie widać, tak tylko pokrótce z domontowanych rzeczy mamy sterownik dodatkowy, tam reduktor, parownik, filtr gazu, pod osłoną jest listwa wtryskowa, ponieważ to jest system, który ma dodatkowe wtryskiwacze, w przeciwieństwie do tego systemu, który widzieliście w poprzednim filmie, który wykorzystywał wtryskiwacze benzynowe do wtryskiwania gazu. Także no, to jest tutaj technologia w sumie chyba najfajniejsza w tej chwili, ten SDI 2 jest najbardziej dopracowaną instalacją BRC, te dotryski są najmniejsze paliwa, także ta oszczędność, opłacalność w ogóle montażu tej instalacji jest, no, jest sensowna, jest duża. No i tyle, i system generalnie jest kompletnie niezawodny. Dodatkowo my po chip tuningu jeszcze mamy możliwość kreowania, tak jakby dopasowania do tej gotowej mapy, która jest do tego samochodu, dodatkowych ustawień, i to będziemy też robić na hamowni. Później jeszcze oczywiście sprawdzać na drodze. No i tyle, co mogę pokazać. Pokażę jeszcze, gdzie jest zamontowany wlew, gdzie jest przełącznik z takich rzeczy, które są na bieżąco interesujące, najbardziej eksploatacyjnie. Także, więc tutaj wlew mamy pod wlewem paliwa. Taką dokrętkę wkręcamy sobie. O, się tu uda, prosta sprawa. Przed tankowaniem wkręca się. No i tankujemy z zewnątrz pistoletem. Później po tankowaniu sobie wykręcamy. Zamykamy. Jesteśmy już po chip tuningu, po montażu SDI 2.
No wszystko jest wyregulowane, dobrane parametry, mapa, no wszystko generalnie jest luksusowo, także klient na pewno będzie zadowolony. Zapraszam Was do naszej firmy Grand Service na też taki zestaw, bądź na sam chip tuning, bądź na sam gaz. Robimy wszelkie takie modyfikacje, także zapraszam i tyle, i pozdrawiam Was.